w nowej mszy, kogo widzą wierni? Kogo widzą wierni? Jeden taki, drugi taki. Ja mam krzywe zęby, krzywy nos. Jeden będzie Bielski, Bielski się śmiał z nas, jak sprawowałem z księdzem Drużdżem, kto sprawował pytanie, koncelebrę w inspektoracie, to ja już chyba trochę ku mszy się w rycie rzymskim garnąłem, więc coś zacząłem mieć te ruchy ograniczone szerokością ramion. A Paweł Drużdż, ksiądz Paweł Drużdż, proboszcz pan zna, jeszcze przy jego gabarytach, to Bielski nas widział wtedy, jakśmy tam koncelebrowali, wyszedł ten Bielski, którego dzisiaj tam pod kościołem widzieliście. I mówi, tak odprawiacie, że powinien z wami być, i to ja się tak modlił. Słusznie się przedrzeźniał. Rzecz jest, że jesteś wiernym w kościele i patrzysz, za stołem stoi kto? Człowiek. A masz wierzyć, że to jest Chrystus. Łatwo jest? Bzdura. Czy ksiądz sobie zdaje sprawę z tego, że jest, że się na niego patrzy? Jak najbardziej. W związku z tym, jak dojdzie do wprawy, albo już mu zacznie rozum tam jakoś, no to będzie tym, który, daj na to ksiądz Jania w seminarium. Jak stanęli w kilku przy Jania, taki mentor duchowy i finansowy też księdza Szymczaka od francuskiego języka, nas polskiego uczy w seminarium. Jak stanęli we dwóch pod tabernakulum w kaplicy teologicznej, nie mogli domknąć drzwi, znaczy nie mogli zdecydować, kto zamknie tabernakulum, to Jania wziął drzwiczki tabernakulum i tak jak pan nieraz z toalety, pan tak wychodzi na kowboja, to tamten tak czasnął drzwiaczkami, albo na przykład weźmie, dobrze, to moje jest, że weźmie, no kielichem to nikt nie rzuci, ale takich, co robią na ten sposób, z palką to już widziałem, dajmy na to. I przykład jest pani, która jak byłem na, to była praktyka, jeszcze byłem przed wyświęceniem, na diakonacie, Częstochowa stradą przyleciała pani do księdza proboszcza Marchaja poskarży się na księdza jeszcze wtedy proboszcza, wtedy nie był proboszczem, Poniewierskiego, że jak on jest na mszy, to ona się nie może skupić, bo on cały czas na nią patrzy. A on się skarżył księdzu nie Marchajowi, tylko Madejowi. Na co? Że on się nie może skupić, bo jak ona jest na mszy, to ona się cały czas na niego patrzy. Widzisz, co się dzieje w obrębie posoborowia?